Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24 z hali Orbita we Wrocławiu, gdzie trwa międzynarodowy turniej szermierczy dzieci Bratysławia Challenge. To trzeci dzień tego turnieju. Moim i Państwa gościem jest wielokrotny mistrz Polski, reprezentant Polski Leszek Rajski, klub szermierczy Wrocławianie. Tutaj w roli sędziego Leszku. Nadzwyczajna frekwencja. Dzisiaj zapowiada się, że bladym świtem chyba będziecie rozgrywać finały. Z jednej strony to chyba bardzo cieszy organizatorów. Dokładnie tak. Dzisiejszy dzień zapowiada się rekordowy. Wydaje mi się, że ogólnie cała impreza zapowiada się rekordowo. Myślę, że wynik będzie około 3000. W dzisiejszym dniu przewidujemy 600. Ponad 600 florecistów dla organizatora. Naprawdę jest to coś niesamowitego. No będziemy musieli chyba szukać większej hali na następne lata. Rzeczywiście ten turniej ma z roku na rok coraz większą renomę. To bardzo cieszy, bo to też promocja tego naszego pięknego miasta Wrocławia. Ci, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy, 5-7-osobowymi składami, za rok są już w grupie 50-osobowej i to właśnie promuje naszą szermierkę Wrocław na świecie. Dokładnie tak. Tutaj nie mówimy tylko o liczbie zawodników, ale mówimy również o liczbie państw. W tym roku gościmy 36 państw z całego świata, także no, te liczby mówią same za siebie. Dokładnie tak. Jest to na pewno promocja samego miasta, promocja naszego klubu i wszyscy goście, których tutaj witamy, są zadowoleni z przebiegu tego turnieju, chętnie wracają w większych gronach, także naprawdę same pozytywne rzeczy można tylko powiedzieć. Jak się wchodzi tutaj do tej pięknej hali Orbita we Wrocławiu, widać te kolorowe flagi reprezentantów państw startujących, słychać ten międzynarodowy tłum, tutaj każdy język świata niemalże jest słyszalny, są takie egzotyczne kraje bardzo, jak Indie na przykład po raz pierwszy w tym roku, oni tutaj wszystko obserwują. Ci, którzy są słabsi sportowo, uczą się od tych najlepszych, a tutaj trwają pojedynki niezwykle zacięte. Ci młodzi ludzie dają z siebie wszystko. Dokładnie tak. Na tym turnieju ci młodsi zawodnicy zdobywają ogromne doświadczenie. Tutaj mówię o starcie w tak mocno obsadzonym turnieju międzynarodowym. Jest to na pewno jeden z największy, jak nie największy turniej na świecie. Ty masz szczególny sentyment do tego rodzaju broni, to wszak przecież twoja koronna konkurencja. Wypatrujesz pilnie wśród tych starszych. Na pewno są tu perełki, za parę lat będziemy o nich słyszeć. Być może będziesz się musiał z nimi potykać w finale najlepszych turniejów o Puchar Świata, czy Mistrzostwa Świata, czy Europy, czego oczywiście ci życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Leszek Rajski, wielokrotny mistrz Polski, reprezentant Polski, który tutaj jest sędzią na tym turnieju, a walki wciąż trwają. Dziś w sporcie to tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia.